muzyczna planeta EMI, najlepsze newsy, kosmiczne wywiady i dużo odlotowej muzy. Witam wszystkich w muzycznej planecie EMI w polskiej ramówce Hello Irlandia. Dziś mam przyjemność spotkania ze znaną dziennikarką i prezenterką Kasią Burzyńską. Kasia podzieli się ze mną swoimi wskazówkami i spostrzeżeniami dziennikarskimi. Witam cię serdecznie. Witam, witam. Kasiu, dziękuję, że zgodziłaś się na dzisiejsze spotkanie. Proszę bardzo, mam małego synka i to jest trudne, ale synek idzie za nami, a właściwie jedzie, więc da się zrobić. Cieszę się, że mam okazję nauczyć się czegoś nowego i że podzielisz się swoim doświadczeniem z słuchaczami. Powiedz, jak zaczęła się twoja przygoda z dziennikarstwem? Znaczy wiesz co, u mnie to było tak, że ja właściwie zawsze wiedziałam, że ja będę to robiła. Pamiętam, że w takiej pamiątce z Komunii Świętej, którą dostałam, w której wpisywałam różne rzeczy, to znaczy uzupełniałam, na zdanie, pytanie właściwie kim chcę zostać, napisałam, że dziennikarzem. Więc ja już wtedy wiedziałam, że będę dziennikarzem, ale na studia dziennikarskie nie poszłam, bo stwierdziłam, że jednak potrzebuję zawodu takiego solidnego, poważnego. Poszłam na ekonomię, a dziennikarstwo wiedziałam, że i tak będzie, jest moją pasją i będzie moim zawodem. Tak się stało. Stało się tak wcale nieprzypadkowo. Ja poszłam na casting do stacji MTV. Lat temu to było chyba 12, o ile dobrze liczę. MTV zrobiło casting na prowadzących, na prezenterów. Poszłam i znalazłam się w grupie wybranych 3 osób. I moja przygoda z MTV trwała 5 lat. Po tych 5 latach postanowiłam zmienić pracę, bo tak naprawdę MTV nadawało z Londynu, więc tam nigdy nie było możliwości, żebym prowadziła programy na żywo. A tego chciałam. Chciałam się rozwijać, chciałam iść dalej, chciałam kombinować. No więc los rzucił mnie do telewizji publicznej i tak trwam tam do dzisiaj. Jak myślisz, czy każdy może zostać dziennikarzem? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Niestety w dzisiejszych czasach jest tak, że bardzo często parają się dziennikarstwem te osoby, które nie powinny tego robić. Nie będę tutaj nazwisk podawała może, ale wiesz, no to taki kasus, nie wiem, modelki na przykład prowadzącej program albo aktorki. Ja tak średnio to pochwalam i średnio mi się to podoba. Wielu próbuje, nie każdy powinien. Ja uważam, że dziennikarzem ludzie się po prostu rodzą. Z talentem człowiek się rodzi, a postępy robią tylko miernoty albo jakieś takie, wiesz, próby, które się nie udają potem, to ja wytykam palcem. Jakie cechy twoim zdaniem powinien posiadać dobry dziennikarz? Powinien mieć osobowość, to jest najważniejsze. Osobowość jest najważniejsza, poczucie humoru ja też bardzo cenię, bo ja nie lubię sztywnych, wiesz, jak, nie wiem, parasolka ludzi. Więc uważam, że poczucie humoru to jest podstawa i to jest bardzo fajne, kiedy czy wywiady, czy w ogóle działalność dziennikarska jest jakoś tam ubarwiona tym. No i fantazja. Czyli osobowość tutaj trzeba się urodzić z tym, tak jak wspomniałaś. Tak. A jakich rzeczy w takim razie należy unikać? Niby mówi się, że powinno się unikać jakichś takich prywatnych wycieczek i osądów, ale ja myślę, że fajnie, kiedy praca dziennikarza jest jakoś tam zabarwiona jednak jego osobowością, jego poglądami, jego spostrzeżeniami. Oczywiście nie mówię tutaj o dziennikarstwie na przykład politycznym, prawda, bo to jest zupełnie oddzielna bajka, ale mówię o tym moim, czyli bardziej lifestyle'owym, bardziej luźnym. Czego należy unikać? Czy są takie rzeczy, których należy unikać? Myślę, że profesjonalizm jakoś to się chyba wyczuwa tak naprawdę. Wyczuwa się zawsze w sytuacji wywiadu, w sytuacji zawodowej, dziennikarskiej. Wyczuwasz, co powinnaś zrobić, co możesz zrobić, a czego nie. Czyli intuicja. Chyba tak. Chyba to działa na zasadzie intuicji. Kobieca bardzo często nam pomaga i chyba w sytuacji zawodowej również tak jest. Co robić, gdy zdarzają się wpadki? Jak zareagować i wyjść z sytuacji z twarzą? No trzeba być niezatapialnym. No trzeba umieć jakoś zareagować tak, żeby nikt się nie zorientował, że to jest wpadka i żeby wszyscy ci, którzy to widzieli albo słyszeli, pomyśleli, że to było zaplanowane po prostu od początku do końca. Także nie należy tracić rezonu, trzeba brnąć dalej, iść dalej, no i wybronić się po prostu, no, sobą. Zdarzyły ci się jakieś wpadki na antenie? Zdarzyły mi się, wielokrotnie oczywiście, ale nigdy nie straciłam właśnie swojej buńczuczności. Pamiętam, jak kiedyś robiłam sondę na ulicy i spotkałam pana, z którym porozmawiałam, kompletnie nie wiedząc, kim ten pan jest. Rozmawialiśmy, po czym, kiedy powinnam uzyskać od niego zgodę na publikację tego materiału. Zapytałam, czy może mi podać imię i nazwisko i tak jeszcze powiedziałam mu, no gdzieś pana już widziałam, no chyba się gdzieś spotkaliśmy, nie wiem, może na jakiejś imprezie, młoda wtedy byłam. Może na jakiejś imprezie to było i on podał mi imię i nazwisko, okazało się, że to Waldemar Pawlak. Ale zmylił mnie tym, że mrugał, wiesz, a on zazwyczaj bardzo rzadko to robi. Powiedz, jak sprawić, by podczas spotkania gość poczuł się bardziej komfortowo, jeśli czujesz, że jest spięty? Chyba trzeba być otwartym bardzo. Trzeba być otwartym i trzeba być ciekawym człowieka. Trzeba go słuchać i tak myślę,
myślę, że chyba najważniejsze w pracy dziennikarza jest to, żeby podążać torem gościa. To znaczy, jeżeli gość odpowiada na pytanie, to kolejne pytanie powinno jakoś nawiązywać do tego, co on powiedział. Bo kiedy to jest pytanie, odpowiedź, pytanie przygotowane w głowie albo wyuczone, albo nawet na pamięć, gdzieś tam w pamięci zapisane, to zawsze wychodzi sztucznie, to zawsze, to, nie wiem, no, taka rozmowa nie ma nerwu. Nie ma nerwu. Więc uważam, że po prostu trzeba kontynuować wątek gościa, który zaczyna, a nie iść tym swoim takim szablonem, wytyczonym, wymyślonym, opracowanym. No trzeba po prostu otwierać różne furtki po drodze. Na jakie sprawy należy zwracać większą uwagę, rozmawiając z osobą publiczną? Pierwsza sprawa to zawsze jest, czy mówimy sobie na ty, czy pan, pani. Nie należy przychodzić od razu na ty, wydaje mi się, bo czasem gość sobie tego nie życzy, czuje się oburzony, buduje natychmiast dystans, więc na pewno to. Ja zawsze taką pierwszą moją rzeczą, którą robię przed wywiadem, to bardzo banalna sprawa. Sprawdzam Wikipedię i sprawdzam jego urodziny, tego gościa, bo jeżeli to jest gdzieś tam około, to zawsze można zapytać, prawda? Tutaj o prezencik, czy jakiś dostał, czy jakoś świętował. Więc taka prywatna rozmowa przed jest bardzo fajna. Trzeba coś o tym gościu wiedzieć. Trzeba wiedzieć coś, czego on nie spodziewa się, że ty wiesz. Albo zadać jakieś takie pytanie jeszcze poza czy kamerą, czy dyktafonem, jak w twoim przypadku, którego jakoś otworzy i wyluzuje sytuację. Dokładnie tak, więc chyba taka właśnie taka luźna rozmowa, small talk tak zwany na początek, zawsze dobrze robi. A jak opanować stres przed rozmową z gwiazdą dużego formatu? Jak opanować stres? Wiesz co, ja miałam dość dużo wywiadów z zagranicznymi gwiazdami. Nie stresowałam się nigdy, bo chyba nie była to na tyle osoba mi bliska sercu, że ten stres by się pojawił. Gdybym miała rozmowę z Jimmy Kimmelem, na pewno bym się stresowała. Jak ten stres opanować? Wydaje mi się, że nie ma na to sposobu. Ale stres też jest fajny. Kiedy się stresujesz, wiadomo, że ci zależy, że się bardzo starasz, że jest emocja w tym wszystkim. Więc ja myślę, że stres jest fajny. I wiele wywiadów takich widziałam, gdzie stres dziennikarza był po prostu uroczy. Też osoba wywiadowana może to docenić. Jakie są twoim zdaniem kategoryczne błędy dziennikarskie? Czego na pewno należy unikać? Błędy to nieprzygotowanie do wywiadów, to na pewno. Ja widziałam wielokrotnie, często robię relacje z imprez, gdzie nas jest trochę, prawda? Jestem ja i jest jakaś inna grupa dziennikarzy, czy tam reporterów, czy osób, które po prostu biegają z mikrofonami. I te osoby bardzo często nie wiedzą, z kim rozmawiają. I to jest straszne, po prostu straszne. Albo pytanie, które jest nie na miejscu, no nie wiem, rozmawiasz z Jolantą Kwaśniewską i pytasz ją o to, czy goli się pod pachami. No, zdarzają się takie sytuacje. Więc chyba trzeba dopasować ton rozmowy, pytania do gościa, z którym się rozmawia. Jakby ranga rozmowy jest bardzo ważna. Profesjonalizm, przygotowanie. To jest to. Z perspektywy prezenterki, jak inna dla ciebie jest praca w radio i w telewizji? Oj, radio, wiesz co, ja pracowałam też w radiu. Pracowałam w radiu, piszę felietony, pracuję w telewizji, więc jakby tego dziennikarstwa liznęłam na wszystkie sposoby. I to jest zupełnie, to są trzy różne światy tak naprawdę. Radio jest świetne, bo w radiu, kiedy jeszcze się sam realizujesz, czy sam realizujesz, to tak naprawdę wszystko od ciebie zależy, prawda? Jeżeli zrobisz ciszę na antenie, to jest twoja cisza. Jeżeli popełnisz gafę pod tytułem włączysz przycisk, którego nie powinieneś włączyć, to i coś się na antenie pójdzie nie tak, no to pójdzie. I to jest jakby magia czasu tego antenowego. Poza tym w radiu wydaje mi się, że też jest jakoś tak spokojny, że jednak to tylko głos działa na widza i tym głosem modulujesz, więc trochę kombinujesz z tym głosem. To jest fajne ćwiczenie też na dykcję, na zabawę swoim głosem i wrzucenie emocji tylko i wyłącznie w głos. No telewizja to jest szaleństwo, prawda? Tutaj można wszystko i wszystkie kwestie są dozwolone. Czy większy stres? Chyba nie, więcej zabawy, a myślę, że w radiu jednak potrzebny jest warsztat. To jest podstawa, że nikogo nikt nie wpuści na antenę radiową bez przygotowania. I to jest fajne. Myślę sobie, że radio jest jednak bardziej profesjonalne. No a dziennikarstwo takie już pisane, no to też jest fajna sprawa, bo tutaj przelewasz na papier swoje myśli. Nikt nie ma prawa tego poprawić i powiedzieć ci, że coś jest nie tak. No to jest twoje, więc tak, te trzy światy dziennikarskie tak trochę się przeplatają, ale są jednak zupełnie inne. Jakie rady dałabyś początkującym dziennikarzom? Być sobą przede wszystkim. Nikogo nie udawać, na nikim się nie inaczej, można się wzorować, no nie wstydźmy się dobrych wzorców, prawda? Ja też mam swoich idoli, mam osoby, które uwielbiam oglądać, które mnie inspirują, które mnie jakoś tam napędzają i są motorami do czy też pomysłów jakichś nowych, czy po prostu uczenia się czegoś nowego kompletnie, więc dobrych wzorców się nie wstydźmy, ale jednak przemycajmy jak najwięcej siebie. Myślę, że nie można udawać kogoś, kim się nie jest, nie można udawać, nie wiem, kogoś mądrzejszego niż się jest, albo bardziej poważnego niż się jest, no bo to zawsze wyczuje, czy widz wyczuje, czy słuchacz wyczuje, czy ten, który czyta też wyczuje, że to nie jest twoje. Więc tak, no ja od początku to mówiłam podczas naszego teraz spotkania i będę mówiła do końca, że osobowość to jest najważniejsze, najmocniejszy oręż, który mamy w sobie i nie trzeba tego szukać nigdzie indziej, bo to po prostu masz i tym epatujesz. Karierę zawodową zaczęłaś od prowadzenia programów MTV Polska. Powiedz, jak wspominasz swoje początki? Wiesz co, wspominam wspaniale, bo to było tak, że tak naprawdę to nie była dla mnie praca. To była czysta przyjemność, bo to stało się szybko. Ja miałam niespełna 19 lat, zaczęłam tę pracę i wiesz, no trafiłam w takim wieku do telewizji kolorowej, wariackiej,
gdzie pracowali młodzi ludzie, którzy dzisiaj wciąż różne inne telewizje tworzą, współtworzą, pracują w nich. Nazwiska takie jak, nie wiem, Marcin Prokop, Beata Sadowska, Piotr Metz. Ludzie naprawdę dla mnie mega ważni wtedy i ważni wciąż dzisiaj dla mnie. Tworzyliśmy taką wielką rodzinę, muzyczną rodzinę. Wtedy było tak, że ja na antenę MTV trafiłam z castingu, ale jednak byłam przygotowywana do tego. To znaczy miałam zajęcia właśnie z dykcji, miałam zajęcia z historii teledysku. Wszystkie programy, które wtedy w MTV były, ja musiałam zrobić, przerobić, przygotować się. To było nagrywane tak na sucho, gdzieś tam, no potem pewnie do kosza, żeby wyrobić sobie pewne nawyki. Więc dzisiaj jestem wdzięczna za to, że zostałam bardzo przygotowana do tej anteny. Mimo tego, że to była antena młodzieżowa, tak jak mówię, szalona, to jednak zadbano o to, żebym ja nie była wrzucona na głęboką wodę tak od razu. Więc tak, czysta przyjemność, bardzo, bardzo przyjemny, kolorowy czas, czas nawiązywania przyjaźni tam w Warszawie. Ja te przyjaźnie pierwsze nawiązywałam u siebie na wsi w Dobroszycach, czy w liceum, czy na studiach jeszcze, a potem w pracy już te takie kolejne powstały, też dla mnie bardzo ważne. I zaskoczenie podczas tej nowej pracy, pierwszej pracy w MTV, że dostałam pensję, wiesz. Bo tak jak mówię, było to... No właśnie, bo to była czysta przyjemność, nagle się okazuje, że to mi jeszcze płacą, więc w ogóle lepiej byś nie mogło. Masz bardzo imponujący życiorys artystyczny, prowadziłaś wiele programów telewizyjnych, pracowałaś w radio, jesteś też felietonistką, jak sama wspomniałaś. Powiedz, co jeszcze chciałabyś osiągnąć zawodowo? Wiesz co, może mi się właściwie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest prowadzenie telewizji śniadaniowej. Okazjonalnie prowadziłam sama. Robię różne kąciki, wstawki, wywiady, reportaże, ale tak na stałe prowadzącą nie byłam. Tego chcę. I marzy mi się też własny night show. Z racji tego, że Jimmy Kimmel jest moim absolutnym idolem, tak jak już powiedziałam raz, powiem to drugi raz. No to właśnie coś w tym guście, tym bardziej, że wydaje mi się, że w Polsce osobowości męskie, jest ich trochę i rzeczywiście te programy gdzieś tam są, czy to w internecie, czy w telewizji, czy też w radio, a kobiety jakoś tak chyba trochę mniej są wyraziste, więc chciałabym to zmienić. Chciałabyś i pokazać, że też potrafimy. Na swojej stronie napisałaś: moja praca to dla mnie nie rzeczywistość, ale sposób na uwolnienie się od rzeczywistości. Kocham swoją pracę, nierozsądnie, ale za bardzo. Czy to znaczy, że nie wyobrażasz sobie dnia bez pracy? No powiem ci, że tak, ja jestem trochę pracocholiczką. Nie uważam, że to jest złe tak naprawdę. Chyba gorsze byłoby, gdybym była leniem. Ale faktycznie jestem pracocholiczką. Ambicje czasem zżerają mój spokój. Ja urodziłam dziecko 2 miesiące temu, po 3 tygodniach stwierdziłam, że ja muszę iść do pracy i poszłam. Rzeczywiście, więc pracuję teraz też rzeczywiście mniej, tak po trochę, ale ja potrzebuję tej pracy. Praca mnie napędza. Ja potrzebuję robić coś dla siebie, a praca jest dla mnie, tak jak powiedziałam, przyjemnością i takim sposobem na oderwanie się od tego, co przyziemne. Twoje motto życiowe to: wolę napis, jestem zwolniony, aniżeli wyjścia nie mam. Co kryje się za tym? To jest cytat ze Stanisława Jerzego Leca, kolejnego mojego idola i autorytetu. Takiego bawisłówka, gościa, który... O, Henryczku, no nie podoba ci się Stanisław Jerzy Lec? Niemożliwe. No bo jeszcze mama ci nie czytała. Więc to jest tak, że ja zawsze znajdę sposób na wyjście z sytuacji, z której pozornie być może tego wyjścia nie ma. To znaczy, nigdy się nie poddaję, nigdy się nie załamuję, nigdy się nie dołuję. Słowo, nie wiem, depresja, zły nastrój, wiesz, to pesymizm bardzo obce. Ja jestem, śmieję się, rasistką, czyli nie dopuszczam w ogóle czarnych myśli, tylko pozytywne. Więc tak, jak ktoś mi mówi, że się nie da, to ja mu udowodnię, że jednak się da. Prowadziłaś rozmowy z wieloma znakomitymi osobowościami. Czy są jeszcze jakieś osoby, z którymi chętnie przeprowadziłabyś wywiad? Tak, chętnie porozmawiałabym z Ryanem Goslingiem. Słyszałam, że jest bardzo trudnym rozmówcą, ciężko z niego coś wydobyć, czasem jest niemiły, a ja lubię takie wyzwania, bardzo bym chciała. Chciałabym, no oczywiście Jimmy Kimmel, to wiadomo, ale nie wiem, jak to by wyglądało, bo no, ciężko mogłoby być. W sensie, że mogłabym, wiesz, zachowywać się jak blacha. Spotkanie z legendą! Spotkanie z legendą, spotkanie w ogóle z idolem, ale pewnie by poszło. Z kim jeszcze? Czy jakaś kobieta? Oprah, może Sara? Nie, chyba nie. Nie? Nie, wiesz co, nie kręci mnie Oprah. Znaczy jakby doceniam dorobek artystyczny, nazwijmy to, doceniam warsztat, doceniam osobowość, doceniam bardzo, ale nie, żeby z nią rozmawiać, to nie. Bardziej chyba Sara Silverman, taka komiczka, showmanka, młoda osoba, duchem, ciałem, fantazją, więc tak, ja nie ciągnę do takich, wiesz, trochę wykręceńców. Czy dziennikarstwo zawsze było twoją pasją, czy myślałaś kiedyś o innym zawodzie? Dzisiaj myślę sobie, że ja bym była też świetnym lekarzem. Inna dziedzina zupełnie. Tak, lekarzem chirurgiem. Miałam takie epizody w dzieciństwie, że rozbierałam kurczaki na wsi i świetnie mi to wychodziło. Co najbardziej kręci cię, wykonując ten zawód i daje największą satysfakcję? No chyba to, że poznaję nowych ludzi. Każdego dnia coś innego, ktoś inny, inna miejscowość, inne miejsce. To, że mogę podróżować, to, że mogę też podszkalać swoje, wiesz, języki obce. To jest też fajne, że w pracy mogę używać tych języków, bo jednak język nieużywany, wiesz, co się z nim dzieje. Znaczy, ty nie wiesz, bo akurat używasz na co dzień. Ale fajnie jest, kiedy można... No bo to też czasem jest wyzwanie, prawda? Nie wiem, porozmawiać z rodowitym Angolem w jego języku, w moim obcym języku.
jednak. No tak, i że to są zawsze wyzwania, że to są wyzwania, którym trzeba sprostać, a ja lubię wyzwania. Czy uważasz, że na co dzień twoja praca daje ci poczucie spełnienia zawodowego? Wiesz co, jeszcze nie w 100%. Ja jestem spełniona, właśnie, to jest też problem takich dusz za bardzo ambitnych, że ja chyba, nie wiem czy nigdy, ale wiem kiedy będę spełniona. Jak się spełnią moje marzenia zawodowe, które są 3-2 ci zdradziłam. Więc jestem spełniona tak w 50%, a w 100 będę niebawem. Obiecuję. Jakie są twoje sposoby na odreagowanie po ciężkim dniu pracy? Wiesz co, no na pewno rodzina, mój mąż kochany, który jakkolwiek bym nie była zmęczona, to zawsze pomaga i zawsze prowadzą mnie w jeszcze lepszy nastrój niż jestem. No a 2 miesięcy synek, on nawet jak płacze i przerywa trochę wywiad, to i tak jest, wiesz, przesłodki. Wszystko rekompensuje. Życzę udanych wakacji i mam nadzieję do zobaczenia jakiejś przyszłości. Dziękujemy razem z Henrykiem! Witam serdecznie, nazywam się Katarzyna Burzyńska-Sychowicz i pozdrawiam muzyczną planetę EMI.